Przejść przez ten etap w życiu. Ma pani jakąś taką? Że mam tu śpiewać? No. Pan sobie chyba żartuje. Patrz. Proszę się nie przyjmować. Może jakaś się znajdzie. Tak? Każdy z pełnieniem marzeń pokusz.
proszę pana, nie mam czasu. To ty? To ty. Dobrze, proszę, usiądź, połóż się. Już raz to od ciebie słyszałam. Ale tym razem mówię zawodowo, proszę bardzo. Jak już wspomniałam wcześniej, chciałabym przesunąć moją wizytę nieco. No to tam gdzieś biega mój asystent. Proszę bardzo, on ma terminarz. On się umawia. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. Dzień dobry. Proszę pana, u pana nie ma zasięgu. Czy mógłby mi pan podać hasło do Wi-Fi? Tu jeszcze nie ma Wi-Fi, bo nie zdążyli założyć. To niemożliwe. Jak to? Ale przecież ja muszę mieć kontakt ze swoim chłopakiem. On jest, wie pan, w Anglii i ja bardzo, bardzo muszę mieć z nim kontakt. Bardzo, bardzo? Nawet bardziej. No może mi pani opowie coś o tym swoim chłopaku, o tym związku. Byłaś mym pragnieniem, stałaś się cierpieniem. Już nie.
chyba następna w kolejce, skoro ta pani już skończyła, to pomyślałam, że wejdę. Tak, tak, oczywiście. Więc co panią do mnie sprowadza? Ja po prostu słyszałam, że ma pan taką metodę, że się śpiewa. Tak. I ja chyba znalazłam piosenkę o swoim życiu. No, no to proszę bardzo, wspaniale, pewnie. Młody, pomóż pan z krzesła. Żoną miałam być, miał być ślub i wesele też. Już zaprosiłam gości, kapela z rodzinnych stron. Miała tam grać Polkę na dwa. Klatki pobłogosławiły dawno nam. Był umówiony ksiądz, bukiet mi przywieźli z białych róż. Welon już na przepraszam.